Słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam nowe stylówki, które możecie spokojnie zakupić w sieciówkach. Zaczynam od chyba najbardziej popularnego w czasach COVID-u stroju, czyli od dresu. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham dresy. Zawsze je kochałam, a teraz po prostu jeszcze częściej je noszę niż dotychczas. To jest też taki czas, w którym mam wrażenie wszystkie marki postawiły na dresy, bo po prostu zauważyli, że siedzimy w domu i chcemy mieć po prostu wygodnie. W związku z tym dresy dostaniecie w każdym sklepie i mam wrażenie w każdym kolorze i o każdym kroju. Ja nie lubię jak dres jest zbyt bardzo dopasowany i w jakiś sposób opięty, bo chyba nie o to w dresie chodzi, jednak dres no, ma być po prostu wygodny z założenia. Natomiast ten dres, który mam dzisiaj na sobie, ładnie się układa. Jest fajny, bo ma trochę krótszą górę. Ta bluza jest tutaj ze ściągaczem, z gumeczką. Natomiast spodnie są nieco wyższe, ściągane w talii. I oprócz tego, że ten dres jest wygodny, to faktycznie fajnie kształtuje naszą sylwetkę. No i co? Kolory bardzo neutralne, jak widzicie. Bardzo lubię takie kolory, natomiast muszę przyznać, że w mojej szafie też jest dużo dresów o takich bardzo intensywnych barwach i myślę, że one szczególnie na wiosnę mogą być świetne. Materiał, zobaczcie, mięciutki, fajny prążek, więc taki trochę jakby właśnie w tym stylu, trochę jakby safari, trochę jakby wakacyjny, wyjazdowy. Można pomarzyć, nie? No właśnie, to ja tak sobie marzę i marząc o tej podróży ubrałam sobie od razu wygodne buty. Znaczy w domu ich nie noszę do dresu, ale tutaj wyjątkowo, specjalnie dla Was wjechał trampek. Ta-da! Natomiast jeżeli macie ochotę tą swoją stylizację trochę podkręcić i być w tym sportowym stylu, ale jednak z modowym akcentem, no to tutaj przychodzi nam z pomocą, z odsieczą bucket hat, czyli najpopularniejsze okrycie głowy teraz. Gdzie jest mój bucket hat? I oto on. Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki rodzaj kapelusza, są osoby, które go kochają, są osoby, które go nienawidzą. Czekajcie, ubiorę sobie, zobaczę. Okej. Jakby na ryby, na grzyby jestem gotowa na wszystko, ewentualnie na modową fotkę też. Ja bardzo mocno polecam Wam po prostu przymierzyć taki kapelusz i wtedy od razu będziecie wiedzieć, czy to jest Wasza bajka, czy nie Wasza. Natomiast no ja się jaram obłędnie. O, kocham ten kapelusz, kocham. I błagam, powiedzcie, że się nie mylę. Mam na sobie bardzo, bardzo wygodną stylizację. Po pierwsze, trochę jest ona taka w stylu safari, powiedziałabym. Po drugie, mamy tutaj przede wszystkim kolory ziemi, czyli takie kolory, które tak naprawdę doskonale pasują zarówno blondynką, jak i brunetką. No i tę górę ze spodniami połączyłam jeszcze sobie pod spodem z białym body. Ja ogólnie uwielbiam nosić body i uważam, że są w ogóle takim najfajniejszym wyjściem w sytuacji, kiedy właśnie mamy rodzaj sweterka, marynarki, kardiganu, czegoś, co jednak odkrywa minimalnie, co mamy pod nim. I dla mnie to jest bardzo wygodna opcja. Mam wrażenie, że w mojej szafie są body we wszystkich kolorach świata, ale to jest coś, czego naprawdę bardzo, bardzo dużo używam. Lubię to, polecam, choć też wiem, że to nie jest wybór dla każdego, bo są takie dziewczyny, które body po prostu nie znoszą, no przez to, że są jednak w jednym kawałku. No i cóż mogę Wam jeszcze o tej stylizacji powiedzieć? Fajne jest w niej to, że tę oto górę łączę sobie nie zawsze z tymi spodniami, które faktycznie do niej pasują idealnie,
ale świetnie wygląda też z jeansami czy z białymi spodniami. I to jest taka stylówka, która jest wygodna zarówno kiedy jestem w mieście, jak i na podróż. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Żeby jednak troszkę ją podkręcić, żeby nie było aż tak oficjalnie. Oczywiście nie mogło zabraknąć blasku, więc mam tutaj bucik z jednej strony sportowy, ale z drugiej strony z brokatem. No i fajną opcją jest dołożenie do tej stylizacji paska. Oryginalnie do tej góry był paseczek zrobiony z tej tkaniny, co po prostu marynarka. Nazwijmy to roboczą marynarką. Natomiast ja lubię te paski trochę zmieniać. I tutaj, ale wyboru, do koloru, ale idę tu. Szaleństwo. Wcale nie. Ale poszłam, słuchajcie, w czarny pasek. Ale dlaczego on tak doskonale pasuje? No z jednej strony ma to złoto, które tutaj trochę podkręca całą tą stylówkę, jest trochę bardziej elegancko i z pazurem, ale przede wszystkim coś, co bardzo pasuje do tej konwencji safari, to jest jednak ten sznurek, z którego jest ten pasek zrobiony. No i teraz oczywiście tą marynarkę można by sobie zapiąć, założyć normalnie i wtedy przepasać. Natomiast ja lubię to zrobić tak, żeby te poły, tak, praktycznie tylko jedynie do siebie dochodziły, ale żeby nie zachodziły jedna na drugą. Bo wtedy też ładnie wychodzi mój bodziak spod spodu, a ta biel dodaje tutaj takiej lekkości, świeżości. Ja uwielbiam właśnie z beżami i z takimi różnymi kolorami ziemistymi łączyć kolor biały, bo on po prostu ładnie rozświetla całą stylóweczkę. No i jak? Każdej z Was znajdzie się tak zwana mała czarna. No i cóż, taką sukienkę możecie znaleźć praktycznie wszędzie, ale jak szukacie sukienki, która już ma tak prosty krój, tak prostą formę, to może warto jest poszukać takiej, która będzie po prostu wykonana z jakiejś takiej fajnej, innej, nietypowej tkaniny. Ja teraz mam na sobie sukienkę, która jest po prostu welurowa i muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam czarny welur, bo on ma w sobie taką głębię jak żadna inna tkanina i to jest coś, co mnie absolutnie przekonuje. Rzecz, na którą trzeba uważać, ale w sumie kupując sukienkę jeszcze o tym nigdy nie wiadomo, to często te czarne rzeczy z sieciówek potrafią farbować ciało, bo są po prostu słabo dosyć farbowane. Ale o tym przekonacie się dopiero po całym dniu noszenia. Niestety, taki minusik. Natomiast tak, taka sukienka jest świetną bazą do stworzenia bardzo różnych stylizacji i po pierwsze ona może funkcjonować jako samodzielny byt, cyk, ubrana i jest, ale możecie też łączyć ją z różnymi innymi częściami garderoby, jak na przykład z marynarką, z którą tworzy bardzo fajny, taki bardziej biznesowy look. Jeżeli macie ochotę założyć taką sukienkę do pracy, to oczywiście nie ma problemu. Zobaczcie, ta w ogóle ma długi rękaw, zero dekoltu, odpowiednią długość. No jak połączycie ją właśnie z płaskimi butami, to jest to super proste, eleganckie rozwiązanie. Do tej stylizacji idąc do pracy musicie jeszcze dobrać torbę. Zazwyczaj wiem, że to są duże torby, takie, żeby zmieściło tam się pół domu, dokumenty i jeszcze laptop. U mnie dzisiaj to nie jest wielka torebka, bo wiecie, nie noszę laptopa. Większość pracy takiej wykonuję na telefonie, więc tutaj on się na pewno zmieści. Natomiast taka sukienka jest też wspaniałą bazą do stworzenia stylizacji wieczorowej. No i jeżeli chcecie się wystylizować na wieczorowo, no to co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zmienić but na bardziej elegancki. No kocham czarne, klasyczne szpilki, tak? Jeżeli do takiej czarnej sukienki dobierzecie czarne szpilki, to z dodatkami już wtedy możecie absolutnie szaleć, i jeżeli chodzi o kolor, i jeżeli chodzi o wielkość. I dzięki temu, że macie taką sukienkę, to możecie po prostu tą sukienkę wystylizować 100 razy i za każdym razem wyglądać inaczej.
Tutaj już balerinki. No i dobrze, tutaj mam czarną sukienkę, czarne szpilki. Czas na coś jeszcze. Zacznijmy od tego, co kocham, od kolczyków. No, piękne, cuda, diamenty po prostu. Tej wielkości? Czekam. Mężu, patrz. Takie, tylko diamentowe. Ale moje drogie, te z kryształków też sprawdzą się idealnie, bo akurat te mają super jakość, pięknie odbijają światło. No i zobaczcie, to jest totalnie już wieczorowy kolczyk. Już mamy ten wieczorowy look. Możecie do tego oczywiście dobrać już prostą torebkę i tak będzie bardzo w punkt, ale ja mam ochotę zaszaleć. Ja mam ochotę zaszaleć. Więcej błysku i więcej koloru. Więc tak, czarna stylizacja ma to do siebie, że możecie ją łączyć z klasycznym srebrem czy tam złotem. Natomiast jak chcecie, to również możecie dodać tu każdy kolor. Umówmy się, do czarnego pasuje każdy kolor. Ja dzisiaj postawiłam na róż, ale to może być żółty, zielony, czyli te kolory, które są ostatnio bardzo modne. No i co? Imprezka? Koniec coś z trochę innej bajki, ponieważ mówimy sobie tutaj w większości o sieciówkach, natomiast jestem przekonana, że zdecydowana większość z Was marzy sobie, tak czasem nawet skrycie, o tym, żeby posiadać rzecz od takiego znanego światowego projektanta. Często jednak jest tak, że ceny tych rzeczy powalają i no nie możemy sobie po prostu na nie pozwolić. Natomiast tutaj z pomocą przychodzą nam właśnie te wcześniej wspomniane sieciówki. W jaki sposób? Od czasu do czasu te większe sieciówki robią kolaboracje ze znanymi, ogromnymi domami mody. No i wtedy ubrania, które powstają w wyniku takiej kolaboracji, po pierwsze są wyjątkowe, po drugie bardzo mocno nawiązują stylem nie do tej sieciówki, tylko właśnie to jest styl tego projektanta. Po trzecie mają, muszę to przyznać, bardzo dobrą jakość wykonania. I po czwarte mają nieporównywalnie niższą cenę do po prostu takiej rzeczy z kolekcji faktycznie tego projektanta, więc myślę, że tych plusów jest bardzo dużo i pomimo tego, że cena tej rzeczy jest no z drugiej strony znacznie wyższa od normalnej rzeczy sieciówkowej, to jest to opcja godna rozpatrzenia i przemyślenia. Ja właśnie dzisiaj postawiłam na taką sukienkę, która powstała przy kolaboracji sieciówki z projektantem, który nazywa się Giambattista Valli. No i zobaczcie, w wyniku tej współpracy powstała kreacja, która jest bardzo zdobna. Jest bardzo prosta w swojej formie, no bo zobaczcie, jest to po prostu miniówka z długimi rękawami, absolutnie wszędzie zakryta. Natomiast tutaj najważniejsze jest to, że jest przepięknie ozdobiona tymi błyszczącymi kwiatkami, które są ręcznie naszywane, więc no trochę pracy to wymagało i pewnie czasu również też. Natomiast prezentuje się ona doskonale i jeżeli już decydujecie się właśnie na tak bogatą suknię jak ta, to zrezygnujcie z szalonych dodatków. Nawet ja to zrobiłam, zobaczcie, tutaj jest zero, nic, nic się nie świeci, nawet mini kropki tu nie ma. Całość uzupełniłam cielistymi szpilkami, żeby też nie odwracać uwagi od tej sukni. Ona jest po prostu jak bombka na choince, czyli musi wybrzmieć. Dajmy jej się zaprezentować, ona ma za nas zrobić całą robotę. Czy coś do niej dołożyć? Powiedziałabym raczej absolutnie nie, ale kuszą mnie, kuszą. Słuchajcie, ale ja nie ulegnę tak łatwo. Jedyne, co zrobię, to mała popraweczka makijażu. Gotowa. I'm not afraid to die.
Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.